Jesteśmy w tej chwili na etapie takiego naprawdę dobrego rzemiosła. Są ludzie, którzy potrafią realizować projekty, nawet bardzo złożone. Problem jest z projektami bardzo dużymi, a więc projekt skali. Wydaje mi się, że no patrząc nawet na takie firmy jak Asseco Poland, który jest zdecydowanie numer jeden na polskim rynku, jest to obszar, gdzie wiele jeszcze można i należy zrobić. Natomiast patrząc do przodu, wydaje mi się, że słowo klucz to jest innowacja, innowacyjność. Ja przez sam fakt pracowania w firmie Sun Microsystems i w tamtym czasie dosyć częstego bywania w Kalifornii, ja widzę ogromną różnicę, jak to jest zbudowane tam i jak to funkcjonuje tutaj. No i nie bez kozery wracam do tego partnerstwa uczelni z biznesem, bo tutaj wydaje mi się jest następny impuls do tego, aby ten przemysł posunąć dużo bardziej do przodu. My mamy ileś przypadków w Polsce firm, które mają rozwiązania światowe. Jesteśmy numer jeden, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Bardzo silny rynek i wydaje mi się, że to są dobre zalążki, dobre początki do tego, aby to wrzucić na dużo szersze wody i żeby z tego zrobić naprawdę ogromny przemysł. Nie jako pojedyncze przypadki, a jako pewna zasada i pewien sposób pracy firm w Polsce. Podam jeden przykład sprzed, już w tej chwili pewnie kilkunastu lat, kiedy wspólnie ze sztabem generalnym, przedstawicielami Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedzaliśmy Centralne Laboratorium Armii Amerykańskiej w Waszyngtonie. To była wizyta na poziomie korporacyjnym SANA. Wiele przygotowań, wiele zabiegów i po stronie wręcz ambasady polskiej i ambasady amerykańskiej w Polsce i polskiej w Ameryce. I to, cośmy wtedy zobaczyli, to dla mnie to było takie bardzo modelowe pokazanie, jak można działać, aby w tych nowoczesnych technologiach, w tym wszystkim, co de facto wiąże się z tym magicznym słowem innowacyjność, jak to można poukładać. Więc wiele osób w muszkach, doktorzy nauk, bardzo mocne nasycenie wiedzą taką bardzo mocno naukową. Badania podstawowe, wydzielone uczelnie, które tymi badaniami się zajmowały. Następny etap to partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie już firmy takie jak Sun, jak Motorola, jak wszystkie znaczące, flagowe firmy, mówię w tej chwili tylko o branży informatyczno-komunikacyjnej, mogą coś wnieść, zostało zaangażowanych i poniżej już firmy, które bezpośrednio produkują rozwiązania na potrzeby akurat armii amerykańskiej, ale myślę, że tak jak wszędzie często się mówi, te technologie kosmiczne schodzą na potrzeby codziennych użytkowników, to tu również tak jest i ten model, który bardzo mi przemówił i to nie jest żadna wiedza ukryta, to nie są żadne tajemnice, to są wręcz publikacje, które w Stanach można na dowolnej stronie internetowej pewnie znaleźć. Mówią, że to jest kierunek, natomiast brzmi to niby prosto, niby banalnie, niby wszyscy o tym wiedzą, ale za tym się kryje pewna wiedza, umiejętność, chęć, pewna kultura i to na poziomie całego narodu, wydaje mi się, a rządzących przede wszystkim, aby zaufać i żeby wykonać duży wysiłek rozwój tego przemysłu, bo nie ukrywajmy, przemysł ciężki pewnie jest ważny, przemysł wydobywczy na pewno jest ważny, natomiast te rzeczy, które są w dużej mierze dla wielu osób bardzo ulotne, jak na przykład kod oprogramowania albo rozwiązanie czy modelowanie pewnych procesów biznesowych i wsparcie informatyczne,
jest to przemysł, jest to coś, na czym można zarobić, ta wartość intelektualna zawarta tego typu rozwiązaniach będzie kosztowała. I albo ją rozwiniemy sami, sami będziemy na tym zarabiali, albo będziemy płacili komuś z zagranicy, który przyjdzie, wdroży, zabierze główną część pieniędzy i potem co roku będzie z tego odcinał kupony.